Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z wyzwania budowania składu. A dzisiaj wykonamy wyzwanie gwarancja drużyny tygodnia numer 15. Jest to dość drogie wyzwanie, więc jeśli nie macie w klubie kart z overallem 83-85 lub zbytniego nadmiaru końców, to raczej nie polecam wam wykonywać tego wyzwania, bo jest dość ryzykowne. Na bramce postawiłem na Trapa. Trójkę środkowych obrońców od lewa tworzą Albiol, już go tutaj dodałem, centralnym jest Martinez z Bayernu Monachium, czego oczywiście tutaj dodać do składu, a skrajnym prawym prawy obrońca Realu Madryt Dani Carvajal, którego niewymienną kartę miałem w klubie, więc chciałem się już jej pozbyć. I teraz pora przejść do linii pomocy. Na lewej pomocy zagra środkowy pomocnik ofensywny z Interu, Ever Banega. Środkowym pomocnikiem będzie środkowy pomocnik defensywny Iborra. Drugim środkowym pomocnikiem będzie środkowy pomocnik ofensywny z Monaco. O, coś źle wpisałem. Trzeba chyba Joa wpisać. Tak, jest Moutinho. Na prawej pomocy zagra środkowy pomocnik z PSG, Verratti. No i teraz pora przejść już do ofensywnej trójki. Na lewym skrzydle zagra lewy pomocnik z Atletico Madryt, Gaitan. Napastnikiem w tym składzie będzie Brazylijczyk Jonas. A wszystko ładnie na prawym skrzydle wykończy gracz PSG, Lukas. No i jak widzicie, skład jest gotowy, spełnia wszystkie wymogi. Jest niestety dość drogi, bo cena takiego Gaetana to ponad 10k. Na szczęście niektórych tych piłkarzy miałem w klubie, ale większość tych z wysokim overallem musiałem kupić, co było dość drogie, ale chciałem wykonać to wyzwanie, zobaczyć czy się opłaca. Za chwilę się przekonamy, co czeka w paczce. Możemy trafić jakiegoś Pinto z Portugalii, ale równie dobrze mogę mieć Icardiego, no. Czy Pogbę. Zobaczymy, co wpadnie. Zgłaszamy oczywiście skład. No, gwarancja drużyny tygodnia 15 ukończono. Dostaję tą paczkę i pora ją otworzyć. Przejdźmy do sekcji paczek. No i jesteśmy już w sekcji paczek. Przed nami jedna paczka. Mam nadzieję, że czeka tam w środku wielka gwiazda. Oby. Dobra, otwieramy i patrzymy, kto znajduje się w środku. Duża flara, lewoskrzydłowy z Francji, no nie. Bryant, no to powiedzmy sobie szczerze, to wyzwanie się nie opłacało, bo ten piłkarz jest wart maksymalnie 15 tysięcy. Uczcie się na moim błędzie i nie wykonujcie tego wyzwania. Więc jak coś ludziska, ja już wam bardzo dziękuję za ten materiał, no i oczywiście zapraszam was na następny. Trzymajcie się!